Jestem usatysfakcjonowana tym spotkaniem, a pomysł taki, że jak wcześniej mówiła pani Ania Waszkiewicz, po prostu rozmowy z nią sprowokowały tak jakby dalszy ciąg naszych tych spotkań. Choć nie lubię opowiadać o historii Sitnika w większym gronie, mam tremę, no ale udało się w jakiś sposób przekonać ludzi. Mam nadzieję, że to spotkanie nie będzie ostatnie, ale widząc wcześniejsze kilka dni telefony były na temat, kiedy będzie się spotkanie odbywało i takie inne. Widziałam, że ludzie byli zainteresowani. Być może, że to wcześniej rozmawiałam z ludźmi, niekoniecznie tutaj zgromadzonymi dzisiaj, gdzie pytano mnie o niektóre historie, czy niektóre miejsca Sitnika, czy ja na ten temat coś wiem. Oczywiście, co wiedziałam, to przekazywałam. No i tym samym ludzie byli zainteresowani. No i teraz dzisiaj też widzę, co niektórych z tych właśnie osób, z którymi rozmawiałam, widzę na widoku. I nie tylko. Dużą grupą też, taką wsparciem moim był klub genealogiczny w Białej Podlaskiej. Kilka razy uczestniczyłam w ich spotkaniach. Bardzo mili ludzie, łączy nas historia. No i też korzystam z ich wiedzy, skorzystam z ich pomocy. Są pomocni na przykład w tłumaczeniu dokumentów rosyjskich. Rosyjski owszem znam, ale raczej słowa takie podstawowe i z okresu, kiedy mnie w szkole uczyłam. A to wiadomo, że lata 1800, inne słownictwo, inne niektóre nawet litery i w związku z tym współpracujemy. Tak właśnie w taki sposób też i przez historię poznałam pana Moszkowskiego, poznałam pana Arkadiusza. Wspieramy się nawzajem, po prostu napotykam na informacje dotyczące powiedzmy tematów, którymi się akurat on interesuje. Wymieniamy uwagi i ewentualnie to samo z jego strony też bywa. Czy chcemy jakieś kontakty potrzebne, osoba powiedzmy, tak jak teraz dzisiaj było spotkanie, potrzebnie mi była grupa romska. Pojawili się dzisiaj. Wiedziałam, że oni mogą być od pana Moszkowskiego, ale nie byłam pewna, czy przyjadą. No i ich wizyta bardzo mnie ucieszyła, bo będzie to kolejny temat do poszukiwań, no i właśnie kolejnego zbierania materiału. Pani Aniu, jak pani myśli, czego podczas takich spotkań poszukuje pani? A czego poszukują osoby, które w takich spotkaniach biorą udział? Bo nie wiem, czy tak dobrze się domyślam, ale czy jest moda na odkrywanie własnych korzeni, na poznawanie tajemnic danego miejsca, krzyża, pomnika, fragmentu jakiegoś zdjęcia? Jest, owszem jest, ale chodzi mi, jakby to określić, ludzie, z którymi się spotykam, mają taki sam punkt widzenia jak ja i nas to martwi, że tak jakby nasza lokalna historia jest bardzo ciekawa, lepiej trafia do słuchacza, bo dotyczy ludzi, których znamy, ale jest mało propagowana. Być może, że to brakuje, być może lekcji historii naszego terenu. Lokalności. Tak, i jakiegoś takiego powiedzmy zainteresowania, bo ja uważam, że z grupy uczniów nawet, tych starszych, niech to będzie grupa 10-osobowa, nie każdy lubi historię, bo mówią, nie lubię mu historii, ale widzę, że jak zainteresuję przodkami, czyli powiem coś o dziadku, to od razu chęci nabiera słuchacz, o dalsze prosi informacje, tak jak dzisiaj miałam do czynienia z osobą młodą, której pokazałam powiedzmy przodków na liście, na drzewie genealogicznym sporządzonym powiedzmy dosyć daleko odległym, zdziwiona, że jest dużo więcej niż ona posiada i sądzę, że już kolejny słuchacz, kolejny człowiek, który się zajmie historią, też powstał, a z kolei jeśli powiem sprawy szukania przodków, to nie da się zagłębiać w historię przodków, nie znając historii, bo trzeba wiedzieć, gdzie szukać i kiedy szukać i w jakim okresie i w jakich tam zbiorach powiedzmy. No i choć niejakie, ale pojęcie trzeba mieć, a tym bardziej, że się nie da wykluczyć historii i warto czasami tak jakby patrzeć do tyłu, spojrzeć do tyłu, co nas minęło, czego nie znamy, ale gdyby nie ci ludzie, którzy, tak jak ci nasi mieszkańcy tutaj, na swój sposób, nie byli to przecież żołnierze, byli to zwykli rolnicy, ale dzięki nim jesteśmy, kim jesteśmy. Mam nadzieję, że
to zostanie dla nas jakąś nauką też na przyszłość. W jaki sposób mamy się zachowywać w przyszłości? Powiem pani Aniu, że i też prosiłbym o opisanie tej sytuacji, ale to, co się stało właśnie podczas tego spotkania, że właśnie ci goście z Radzynia Podlaskiego, Romowie, tu przyjechali, bo dowiedzieli się gdzieś tam po drodze w kościele, ktoś im powiedział, że takie spotkanie będzie. I no tak, mój dziadek tutaj przeżył, cała rodzina, mama i rodzeństwo zginęło tego dziadka, natomiast ktoś go tutaj w Łukowcach czy w Borgulach chyba ratował, przechowywał, chował podczas okupacji, a wstaje pani cztery ławki dalej, cztery rzędy, to mój dziadek no tak. był. To było coś niesamowitego. Takie sytuacje się zdarzają często? Bardzo często, bo nawet były historie ciekawe z tym zdjęciem, które jest tutaj na plakacie. Panie, które tutaj właśnie są, nie żyją. Okazuje się, że jedna z tych pań jest mamą sołtysa z Świdnika i był sam zdziwiony, że takie zdjęcie jeszcze się uchowało na przykład. Albo też są sytuacje, że poznaje jedną osobę, a ewentualnie inna osoba rozpoznaje inną. Ostatnio miałam na przykład takie zdarzenie, gdzie szukałam materiałów na temat sierocińca Świdnika i okazało się, że siostry zakonne, które tutaj pracowały niegdyś, mają zdjęcie, na którym są te siostry, ale już nieżyjące, więc trudno było ustalić, która z pań jest którą na zdjęciu. A z racji tej, że ja mam właściwie materiały, książki meldunkowej z Świdnika, właśnie z tego okresu, kiedy one tutaj pracowały, właśnie przez telefon, bo byśmy się na żywo nie spotkały, tylko przez telefon, ustalałyśmy przez pewien czas nazwiska sióstr występujących na zdjęciu i nam to się udało. A udało się to dzięki temu, że w zakonie ich żyła jeszcze siostra, żyje jeszcze siostra, która znała te panie po powrocie z Świdnika i je kojarzyła albo z imienia, albo z pseudonimu, a czasami nazwisko. I tak się udało poskładać, że ja miałam inne danie, łącznie z urodzeniem, datą urodzenia lub jego miejscem. To było też wskazówką i w ten sposób żeśmy rozszyfrowały wszystkie panie na zdjęciu.